Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, pierwsza sprawa, dziękuję ślicznie ostatnim subscribers. Dziękuję, jest to bardzo przyjemne. Dziękuję ślicznie. Druga sprawa, będziemy mogli sobie pograć z tym miksem. Słuchajcie, ja wyjmę ze studio ten miks, który tu grałem. Jest perkusja tylko i bas, wiecie. Więc będziecie mogli sobie pograć z tym. A to jest, wiecie, ja nie widzę tempa. Ja 120 mam, wiecie, czyli jest takie pum, 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 pum. I właśnie, słuchajcie, będzie, w miksie jest tak zrobione, jak słyszeliście, najpierw są bębny, jeden takt, one, two, three, four i raz. Kik tam uderzy i jest cisza. W tym momencie ta perkusja dała wam metronom, prawda, tempo i po tym uderzeniu w kik zaczynamy grać czwarty D, ok? Drugi G, czwarty G i uderzamy fismo. Uderzamy po wiolinowych, ok? I potem gramy czwarty D, drugi A, czwarty D. I uderzamy znowu fis, ale już staramy się uderzyć basowe struny. Potem... No, czyli zagrajmy to sobie, co się w fis dzieje. Kik uderzył na raz, pum i mamy. Potem idzie czwarty D, drugi G, czwarty H. Czyli przechodzimy normalnie do akordu H. Robimy. Prawda? Dźwięki i potem dogrywamy akord. Na H mamy H5 i znowu wracamy tak jak zaczynaliśmy. Prawda? I ostatni Cis gramy. Cis 5, czyli uderzamy H bez dogrywania dźwięków między akordami i tak jak zaczynaliśmy, czyli czwarty D, a drugi G, czwarty D i fis uderzamy. I znowu. Może powoli? Tu nic nie dogrywamy i tylko między Cis i H, tylko jest... Ale tu już gramy. Słuchajcie, bo to jest coś takiego, że gramy kilka dźwięków i akordy. Gramy kilka dźwięków i akordy. Zwróćcie uwagę. Dźwięki. Prawda? Dźwięki. Dźwięki. Akord. Prawda? Słuchajcie, jeżeli tu jest ważniejsze. Dźwięk. Prawda, bo tam się inaczej wam z miksem nie zgodzi. Cóż tu jeszcze mamy? Słuchajcie, ja gram tu fis, prawda? Tu potem idziemy do H5, potem idziemy do Cis5. Wracamy i do fis, i dogrywamy fis, H5, fis na koniec. Może jeszcze raz powoli.
akordy. Akordy. Prawda, więc słuchajcie, to jest... I potem się tylko akordy gra, prawda? Może popatrzmy sobie jeszcze przez chwilę na prawą rękę, ok? O, więc... To jest początek, prawda? Kick 1, 2, 3, 4, raz i gramy. Czyli ja robię po tych... Troszeczkę tłumię i górę, a up, down, czyli jest... Są takie uderzenia też, wiesz, wiecie? To jest tak. Słuchajcie, ja tego nie rozrysuję strzałkami, tak jak to harcerze robią. To ja doradziłbym, żebyście posłuchali, wiecie. Bo to ja mam w ręku, ja tego nie potrafię, wiecie. Jeszcze raz może popatrzmy. Więc ja uderzam, ale potem od dołu już takie wytłumione mam. Już tu opieram, prawda, prawą przymostką. Przepraszam, ja uderzyłem w ten switch. Oczywiście, słuchajcie, tam możecie sobie zabrudzić potem, prawda? Nie musicie wykopywać, tak jak tu zagrałem. Ja zagrałem już po sąsiadach troszeczkę. To też dobrze robi. Prawda? Czy nawet... Możecie sobie... We'll be right back.
Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to wiecie, słuchajcie, to jest w takim, jak to zagramy sobie w takim najprostszym, to jest dla początkujących, słuchajcie. Prawda, więc możecie naprawdę umba, umba, pa. Tylko dogrywać. Tak możecie. W najprostszej wersji. Słuchajcie, dziękuję ślicznie za wasz czas. Dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. Zębach był tutaj. Pozdrawiam cieplutko. And see you next time. Take care, guys. Bye, bye.